Na samym początku witam panią dyrektor, gospodarz tego miejsca. Słuchajcie, zawsze jest bardzo przychylna. Mówię, a róbcie, a przecież to dla naszych dzieci. Przedstawicieli władz miasta, panią Iwonę Trzeciakowską. Księdza proboszcza miejsca, Jerzego Hetmańczyka. Rodziców dzieci niepełnosprawnych. Założycieli. Drogich nam emerytów Zespołu Szkół Specjalnych. Zacnych nam sponsorów, bo bez nich nie działalibyśmy. Członków czynnych i wspierających. Witam wszystkich gości. I dzisiaj mamy gościa specjalnego. Tym gościem jest pani Anna Grinczysz, która mieszka na Ukrainie, a przyjechała do nas w gościnę. Serdecznie zapraszam. Proszę. Podziała przedstawi krótką historię. Później odczytamy, króciutko tylko zadanie statutowe sobie przypomnimy. Też krótka prezentacja. Będzie głos dla gości. Każdy z państwa, którzy tam będą częstować. No i zapraszam na koniec. A to tak, na drugiej stronie. Tak, proszę państwa, 89 rok dzieckiem nie byłam, ale 10 kilo mniej, okularów też nie. No i tak to się zaczęło, że jak koleżanki, z którymi pracowałam, pamiętają, przy szkole działało koło TPD. Ówczesny, cudowny człowiek, pan Andrzej Walica, który już jest po tamtej stronie, wrobił mnie, że tak powiem, bycie przewodniczącą tego towarzystwa i bardzo szybko się okazało, że my zupełnie nie mamy wspólnych celów, że nasze dzieci są traktowane marginalnie. Była taka sytuacja, że skreślono nam grupę dzieci z Kolonii do aż Bytomia i wtedy uliczona usmarkana przyszłam do domu, siedzący tu mój mąż powiedział, czego ryczysz, głupia, założymy ze swoje towarzystwo. I tak się stało. Na drugi dzień zaraziłam ideą Sybilę, Grażynę, Basię, Marykę, Jolę już, która też jest po tamtej stronie, Ewę, Dorotę i wszystkie osoby, które wtedy pracowały. Cudownym zbiegiem okoliczności, wspaniałym człowiekiem, który wtedy nami zarządzał, był ówczesny inspektor oświaty, pan Piotr Jankowski. Mentor nasz, późniejszy kolega i przyjaciel, człowiek, który nas bardzo wspierał, bo nie były to takie czasy jak teraz, że się po prostu wychodzi, idzie gdzieś, zakłada towarzystwo. Wcale to nie było takich czasów. A przed nami zadań było mnóstwo, proszę państwa, się tu podeprę kartką, żeby poszło mi to szybciej. Ja tylko powiem, coś w krótkim czasie zrobił Janusz, który poznałem, przecież też szalał wtedy. TPDU doprowadziło do uruchomienia placówek przedszkolnych dwóch oddziałów dzieci specjalnej troski. Brało udział w sprowadzaniu z Caritasu z Freiburgu w Niemczech sprzętu rehabilitacyjnego dla ośrodka rehabilitacji przy Zakładzie Przyrodoleczniczym w Raciborzu wózków inwalidzkich dla dzieci, młodzieży, osób starszych. Tu wielką zasługę miała siostra Agnieszka Ryszka, która niestety nie była na siłach do nas dotrzeć. Dzięki niej nawiązaliśmy cudowny kontakt, ona osobiście pomagała w nawiązaniu wszystkich kontaktów i z tym by ten sprzęt wracał. To dzisiaj brzmi jak abstrakcja. Myśmy znajdowali po wsiach dzieci, które były wbite bioderkami z spacerówki, bo nie było po prostu tych wózków. To się wydaje już faktycznie jak dinozaury na ulicy. Zorganizowaliśmy bardzo ważną akcję wyszukiwania rejestracji dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym i doprowadzaliśmy w większości przypadków do zmian orzeczeń objęcia dzieci nauczaniem domowym.
To też brzmi nierealnie, tak to było, proszę Państwa. Że dużo dzieci dostawało takie orzeczenia, niewyuczalne. I myśmy zrobili rewolucję. Pamiętam, że ważna stara szkoła, świetlica, pełno wózków, pełno matek, łzy się lały, panie z Warszawy siedziały i diagnozowały, a my się zacierały ręce. I wtedy się zaczęła się ta epoka nauczania indywidualnego, o którym wcześniej nie było mowy. Potem organizowaliśmy konsultacje ze specjalistami metody Blisa, ośrodkiem Rewitam profesora Czaplickiego, też już niestety po tamtej stronie. Współuczestniczyliśmy w staraniach o zmianę budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10. Zorganizowaliśmy szereg festynów, akcji charytatywnych, z których dochody były przeznaczane na działalność statutową. Przede wszystkim letni wypoczynek, dożywianie, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zapomogi itd. Organizowaliśmy przez długi czas comiesięczne spotkania grup wsparcia dla rodziców dzieci specjalnej troski, które służyły rozwiązywaniu aktualnych problemów. Podjęliśmy działania służące założeniu pierwowzoru warsztatu terapii zajęciowej, o czym już niewiele osób mogę pamiętać i wspomina, ale to myśmy tworzyli pierwsze warsztaty przy ulicy Lotniczej, później osobiście Sybilla, Grażyna i jeszcze parę osób biegało, pomagało pani wiekowej zorganizować już właściwe warsztaty. No i dzięki w zasadzie nam one powstawały. Proszę Państwa, i model tak, no, ten ośrodek nasz padł, bo był finansowany, nie miał go kto finansować, więc finansowało Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, utrzymujące się z jakiejś gazetki wydawanej i sprzedawanej w kościele. Kiedy skończyło się finansowanie, również już te warsztaty nie mogły tu istnieć. Potem się czasy zaczęły zmieniać. Rozwiązanie najważniejszych problemów, podjęcie opieki nad dziećmi i młodzieżą przez ośrodek przy ulicy Kozielskiej, Grzonki, przez te warsztaty, pojawienie się struktur PFRON-u, przede wszystkim PCPR-u działalność, spowodowało, że nasze działanie ma obecnie inny charakter. Organizowane są różnego typu akcje. Akcje na rzecz pozyskiwania środków na rehabilitację, leczenie poważnych chorób, zakup wózków inwalidzkich, innego niezbędnego sprzętu, dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, wakacje. Udzielane są również zapomogi na zakup leków, leczenie specjalistyczne, jedzenie, odzież. Często udzielana jest pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, na przykład pomoc w pozyskaniu mieszkania, jego remoncie, pisanie pism do urzędu, konsultowanie ze specjalistami. Towarzystwo, kierując się głęboką troską o dobro, radość i godną egzystencję dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ma na celu niesienie im szeroko rozumianej pomocy. I teraz przedstawimy dosłownie działania ostatniego roku, ale to też są działania, które przez siostrę Jolanto. Ile lat już wakacje z Bogiem? Jeszcze siostra Agnieszka. Gdzie ta siostra Jolanta jest? 17 lat. Od siostry. Tu mamy jednego sponsora, pan Szlapiński, tak? Brawo! Pani Maślanka. Siostra uzyskała już w tym roku kwotę 13 900. Nasze dzieci pojadą na nadmorze po prostu. Piękne wakacje będą miały. Zdrowe zęby, długo, długo towarzystwo, chodziło do starostwa, tak? I do takiego momentu doszliśmy, że po prostu finansowanie przejazdów uczniów do stomatologa. Teraz już nie do Rudy Śląskiej w tym roku, tylko do Opola. A nasze dzieci, rodzice, którzy mogą iść z dziećmi do dentysty, to robią. Ale często my musimy ukierunkować, zorganizować wyjazd, umówić wizytę i wtedy zamówimy taksówkę. Tu siedzi pani Klimek albo jeszcze ktoś inny. I po prostu jadą rodzice ze swymi pociechami do dentysty. I wtedy pod narkozą mają zrobione wszystkie ząbki, całą szczękę. I już nie boli, już są szczęśliwe. Proszę dalej. Drugie śniadanie. Tu z nami akurat do nas dowozi piekarnia z Borcina. Takie pozostałości dnia wcześniejszego, ale też wielkie podziękowania w stronę pana Mamerczyka, który, czy to jest tłusty twarz, czy to jest... Kiedy poprosimy o prezentację, jak wypiekać pączki, on to pięknie robi i mimo licznych obowiązków zawsze do nas przyjdzie. Dziękujemy bardzo.
organizacja Plich Targów. Ostatni dochód to 1360 zł. Może powiem tym osobom, które nie wiedzą nam. Dziękujemy pani dyrektor, że tak pozwoli nam. Robimy sobie takie stoiska, przynosimy przeróżne rzeczy, które mamy po prostu w naszych domach, uważamy, że niepotrzebne, a później nawzajem kupujemy. Nasi uczniowie są sprzedawcami, liczą pieniądze, dodają, wyjmują, bardzo to dla nich członkom, sponsorom i sympatykom za dobre serce i wrażliwą duszę. Dziękujemy bardzo. Jestem Katarzyna Macińska, jestem mamą chłopca z autyzmem. Od stycznia tego roku działamy w naszym stowarzyszeniu. Skupiamy głównie dzieci autystyczne, natomiast też mamy dzieci zespołu Downa, z niepełnosprawnością sprzężoną. Powstałyśmy po to, aby pomóc naszym dzieciom, aby zapewnić im czas w trakcie wakacji, w trakcie ferii. Zimowy, bo tak naprawdę w naszym Raciborzu organizuje się wakacje dla dzieci zdrowych, czy ferie, czy wyjazdy. Natomiast dla dzieci chorych niestety nie ma takiej opcji. I moim marzeniem było, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie będzie jednocześnie miejscem terapeutycznym, miejscem zabawy, ale też miejscem dla spotkań dla wszystkich rodziców, którzy są w potrzebie, którzy szukają wsparcia też i słowem, i działaniem. W tej chwili remontujemy naszą siedzibę. Dostaliśmy tutaj niedaleko na Płoni. Remont jest od podstaw. Szukamy sponsorów. Chłopcy z Poprawczaka remontują nam. Natomiast firmy też raciborskie dużo nam pomagają. Ale mówię, to jest kropla w morzu potrzeb. Dlatego się zwracamy do wszystkich. I na antenie Vanessy, i w nowinach Raciborskich, na naszym Facebooku o wsparcie. Ponieważ to ma być miejsce i zabawy, i terapii, tych pieniążków potrzebujemy bardzo dużo. Chciałam jeszcze powiedzieć, że startujemy w takim projekcie grantowym z Fundacji Aviva, gdzie staramy się o pieniążki na stworzenie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Ponieważ nasze dzieci same się nie bawią na podwórkach, nie wychodzą na dwór, a jeżeli już wyjdą, to stają się, jakby to powiedzieć delikatnie, takim małym tarczykiem, prawda? Nas to rodziców bardzo boli, dzieciaki nie zawsze są świadome tego, ale chcemy im stworzyć namiastkę dzieciństwa. Stąd nasz pomysł, aby stworzyć plac zabaw, gdzie nasze dzieci będą się czuły swobodnie, gdzie my, rodzice, też będziemy się czuli swobodnie, a jednocześnie nasze dzieci będą doświadczały świata. Czyli będą tam urządzenia, dzięki którym w jakiś sposób te bodźce zewnętrzne, które są zaburzone naszych dzieciaków, będziemy mogli w jakiś sposób korygować. Stąd mój apel naszego stowarzyszenia o głosowanie przez internet. Mam taką gorącą prośbę, za chwilę tu z koleżanką porozdajemy takie karteczki z naszym adresem, gdzie można oddać swój głos przez internet. To nic nie kosztuje, głosowanie trwa tylko do 14 czerwca, więc ostatni tydzień. Liczy się jeden głos z jednej poczty mailowej. Także bardzo serdecznie proszę. No i z góry dziękuję. I ja chciałam jeszcze wspomnieć, że bardzo byśmy dzisiaj podjęli współpracę właśnie ze szkołą specjalną, z przedszkolem integracyjnym, ze szkołą integracyjną, jeżeli to będzie tylko możliwe. Serdecznie zapraszamy. Rodziców również, jeżeli chcą do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Że te wiadomości możemy, te karteczki przekazywać dalej wśród znajomych, wśród rodziny, by jak najwięcej tych, to jeszcze będzie czas na to, pani Kasiu, za chwilę, dobrze? Ja myślę, że przekazywać jak najwięcej swoim znajomym czy tak krewnym. A teraz chwila wdzięczności. Chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować tak naprawdę matce, tych matek jest na pewno dużo wśród nas, ale matce towarzystwa, która
nieprzerwanie przez 25 lat jest bardzo blisko, trzyma rękę na pulsie, czasami nie pozwala przesuwać w lewo ani w prawo. Dum. Jest to Hania, wszyscy wiemy. Hani, serdeczne dzięki. Towarzystwa, tu jest pan ojciec towarzystwa, tak? Pan też jest. Tak, założyciele. A teraz chwila takiego wdzięczności dla tych wszystkich, którzy zapisali się przez te 25 lat w towarzystwie. Ja powiem, to jest taki certyfikat dobrego serca. Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra. Za bezinteresowną pomoc i życzliwość. Wyrazy wdzięczności w roku jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym. Certyfikat dla pani naszej dyrektor. Zapraszamy. Pani dyrektor. Zwykle to pani dyrektor stoi i dzieciom wręcz odbierać się. Dla siostry Jolanty. Siostry Jolanty. Dzięki siostrze tyle dzieci co roku wyjeżdża do nadmorza po prostu. Zostali za szybko fajne wakacje. Jerzego Hetmańczyka, proboszcza parafii. Dla pani Bożyny Enzelberger, która jest nam bardzo potrzebna. A co do i tak możemy wymieniać paczki świąteczne. Dobrze. Podwójne podziękowanie. Maria i Jan Slipi, że by nie ma, nie? Marcina Krupy. Pomocy dzieciom upośledzonym. Jedna część jest ksero, ale druga jest oryginalna, ta z podpisami. Także jeżeli trzeba do kronik, do dokumentów tutaj, bo wiem, że powódź zniszczyła wiele rzeczy i to, co może w domach się ostało, to jeszcze mamy. Mam tutaj też dawną wizytówkę naszego towarzystwa jako pamiątkę. Mam cały skład zarządu z adresami. Takie legitymacje myśmy wtedy mieli, więc to tak sentymentem można oglądać te pozostałości po początkach działań towarzystwa. Ale myślę, że to jest takie sympatyczne. Jeżeli obecny zarząd jest zainteresowany, to chętnie przekażę. Dziękujemy bardzo. To znaczy, że pani się przygotowała. Zapraszamy panią Barbarę Ostapowicz. Z pierwszego festynu na Osirze dochód wyniósł, pamiętam, do dziś 13 tysięcy. To była nieprawdopodobna kwota. Mobilizowało się całe miasto, a festyn, głównym punktem programu festynu był mecz księża kontra lekarza raciborscy. I schodziło się całe miasto na te imprezy. Był to naprawdę zastrzyk taki bardzo wielki. Przygotowywaliśmy się do tego solidnie, a potem zachęceni festynami zaczęliśmy jako również pierwsi w mieście organizować bale dobroczynne. No właśnie, i też nikt o tym nie wspomniał, a to była taka świetna tradycja i a nóż będzie można kontynuować. Podpowiedź dla młodych.